Sądu Okręgowego we Wrocławiu w 5 Wydziale Penitencjarnym w składzie tu obecnym postanawia z urzędu warunkowo zwolnić Tomasza Komendę z odbycia. Proszę za chwilę. Ja rozumiem Państwa emocje, już decyzję Państwo znają. Bo przyznam, że to też się w jakimś sensie i mnie udziela. Nie szumuję, że skazany dzisiaj opuści jednostkę penitencjarną i się uda do domu. Chcieliśmy podziękować panu policjantowi Reniguszowi, panu prokuratorowi Sobieskiemu i panu prokuratorowi Tomankiewiczowi. Są naszymi bohaterami. Dziękujemy. Słyszeliście ten wyrok. Nie da się tego. Ja jeszcze jedno. Jeszcze pan Grzegorz. Jest pan Grzegorz Buszak z TVN-u. To była nasza ostoja. Czekaliśmy na to 18 lat. Proszę nam uwierzyć. Jest. Tomek odkąd wyszedł, to każdego dnia no, musiał uczyć się od początku. Myśmy się tego uczyli przez wiele lat, pewnych rzeczy, pewnych czynności. Układaliśmy sobie życie. Natomiast no, Tomek w tym czasie mierzył się z walką o przeżycie, które no, tą całą sytuację zafundowało mu państwo. I najgorsze jest to, że każdy dzień, który Tomek chłonął, którego się uczył, od chwili wyjścia z zakładu karnego, nie był jakby odzwierciedleniem naszego życia, tak? 18 lat musiałem czekać sobie. 18 długich lat. To jest dla niektórych to jest tylko cyfra. A dla mnie horror. 6600 dni nie przeszło. Mhm. Ale myślałeś, że dojdzie do tego, że jeszcze... Bardzo mocno uwierzyłem od momentu, kiedy zobaczyłem pana Remika. Mhm. I dali mi taką nadzieję, że po prostu teraz zobaczy wolność z tej strony, nie za krat. Dopiero teraz wszystkim ludziom się otworzą oczy. A udowodniała to na samym początku, że jestem osobą niewinną.